Witam Państwa serdecznie na naszym spotkaniu, takim krótkim briefingu. Postanowiliśmy go zorganizować przede wszystkim z tego tytułu, że po pierwsze mija pełny okres pełnienia przeze mnie obowiązków wojskowego komendanta uzupełnień, dlatego to dzisiaj ja w pełni świadomie mogę podsumować rok, na który miałem wpływ, czyli planowaliśmy wspólnie przedsięwzięcia, wspólnie je realizowaliśmy i dzisiaj stoimy przed etapem planowania zadań na 2020. Krótkie podsumowanie w takich kluczowych zadaniach i elementach, które realizuje Wojskowa Komenda Uzupełnień. Słuchajcie, kwalifikacja wojskowa. Zaczynam od tego tematu, dlatego że po pierwsze dotyczy to najmłodszej grupy osób, która rozpoczyna swoją, w cudzysłowie, przygodę z obronnością, czy też z obowiązkami wobec obrony ojczyzny. W 2019 kwalifikacje przeprowadziliśmy w 3 powiatach. Podeszło, czy też wezwaliśmy do niej prawie ponad 2000 młodych osób, kobiety. Mamy sukcesy, są gminy, które na naszym terenie w 100% zapewniają to stawiennictwo rocznika podstawowego na kwalifikacji wojskowej. Były to Urząd Gminy Jordanów, Urząd Gminy Sucha Beskidzka, ale są też gminy, nad którymi nadal musimy pracować, ażeby ta frekwencja w stawiennictwie była większa. Gmina, Urząd Miasta i Gminy Szczawnica, Urząd Gminy Biały Dunajec, czy też nawet sam Urząd Miasta w Nowym Targu. W tym roku kwalifikacja wojskowa rozpoczyna się od 3 lutego, będzie trwała do 30 kwietnia. Wzywamy rocznik 2010. Kwalifikacja będzie prowadzona, przepraszam, 2001. 2001 kwalifikacja będzie prowadzona na terenie 3 powiatów, w Nowym Targu, w Suchej Beskidzkiej i w Zakopanem. Mamy też informacje co do Narodowych Sił Rezerwowych. Umieszczaliśmy już te informacje na Facebooku. Jest reorganizacja tej formy pełnienia służby wojskowej i w przyszłym roku planowane jest utrzymanie tej formacji na poziomie około 3500. Likwidowane są wykazy dodatkowe do etatów przy wojewódzkich sztabach wojskowych, między innymi właśnie przy WSŻ w Krakowie taki etat jest likwidowany. Mamy propozycje dla tych żołnierzy, którzy pełnią obecnie służbę w ramach Narodowych Sił Rezerwowych. Mamy też propozycje dla osób, które chcą rozpocząć w NSR-ach. Nie jest ta formacja całkowicie likwidowana. Są wskazane przez szefa sztabu generalnego jednostki wojskowe, w której będą i wykazy dodatkowe, i stanowiska wskazane dla tych żołnierzy. Na naszym terenie, administrowany przez szefa WSŻ w Krakowie, będzie to 16 batalion powietrzno-desantowy w Krakowie, 18 batalion powietrzno-desantowy w Gliwicach i 8 baza lotnictwa transportowego w Krakowie. Intensywnie też działamy w ramach powoływania do terytorialnej służby wojskowej. Nie jest to też tajemnicą dla Państwa, też wielokrotnie o tym mówimy. Od początku roku 2018 rozpoczęto formowanie 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, w którą my bardzo czynnie jesteśmy zaangażowani. Muszę się pochwalić i podziękować tu społeczeństwu Podhala, Spisza, Orawy, Pieni, tutaj góralom za to, że te zadania wykonujemy w 100%, a nawet nad stanem. Na dzień dzisiejszy służy, słuchajcie, z naszego terenu 111 żołnierzy OT. Prawie 228 wniosków żeśmy rozpatrywali, a około 400-500 osób przewinęły się przez system rekrutacji, no bo jak wiecie, nie wszyscy do tej służby się nadają, nie wszyscy są zdolni. Jeżeli chodzi o zawodową służbę wojskową, również intensywnie wykonujemy zadania w tym zakresie. Liczebność sił zbrojnych wzrasta, to są fakty, choćby tworzenie nowego związku taktycznego, którym jest 18 Dywizja Zmechanizowana w Siedlcach. Mamy propozycje dla ludzi z określonymi zdolnościami, specjalnościami. Na dzień dzisiejszy jestem gotowy zaproponować każdemu, który przyjdzie z umiejętnościami kierowcy kategorii C, C+E, ratownikom medycznym i wyrazi zgodę na służbę na terenie całego kraju, ja zobowiązuję się, że w przeciągu 24 godzin zaproponuję wolne stanowisko w Polsce. Mamy dużo stanowisk dla podoficerów, także osoby, które odeszły
z wojska, które zakończyły, są po służbie zasadniczej, która została zawieszona, przypominam, w 2008 roku, chcieliby wrócić do wojska, posiadają stopnie podoficerów, też serdecznie ich zapraszamy do WKO. Kolejnym programem, w którym uczestniczymy, to jest edukacja wojskowa dla studentów. Program Legia Akademicka. Też jestem dumny z tego, że uczelnia podhalańska państwowa, już dziś według nowej nazwy, uczelnia zawodowa w Nowym Targu, po raz trzeci zgłosiła akces do udziału w tym programie. Przypominam, pilotażowy 2 lata temu, dzisiaj trzecia edycja. Już mamy zgłoszenia około 50 studentów do tej edycji, a w sumie kilkadziesiąt, 64 studentów żeśmy przeszkolili, ukończyli to przeszkolenie i posiadają, proszę Państwa, status żołnierza rezerwy ze stopniem podoficerskim. Co im to daje? To dopiero po zakończeniu studiów. Pamiętajcie, nie chcemy ich odrywać od uczelni, nie chcemy, żeby studia przerywali, ale po zakończeniu studiów mamy dla nich propozycję choćby zawodowej służby wojskowej. I dla nas najważniejsza rzecz, czyli powoływanie i uzupełnianie wojsk operacyjnych, czyli zawodowa służba wojskowa. Jak się dostać do zawodowej? Pierwszym krokiem to jest odbycie służby przygotowawczej. Najprostszy, najbardziej skuteczny sposób, ażeby dostać się do służby przygotowawczej. Mamy ogłoszony, mamy rozkaz przełożonych na temat funkcjonowania służby przygotowawczej w 2020 roku. Pierwszy turnus na potrzeby Korpusu Szeregowych rusza 7 stycznia. Prowadzimy intensywny nabór kandydatów na szkolenie na potrzeby szeregowych. Wszystkich chętnych tą formą służby zapraszam, a przede wszystkim zapraszam osoby, które myślą o zawodowej służbie wojskowej. To najszybsza i najprostsza droga, żeby stać się żołnierzem zawodowym. Oczywiście, szanowni Państwo, przekażę Państwu te informacje szczegółowe. Ja mam tyle, jeżeli macie Państwo jakieś pytania, to jesteśmy do dyspozycji. Może, jakby Pan wspomniał jeszcze może coś o Legii Akademickiej? Tak, Legia Akademicka, tak jak mówię, trzecia edycja programu, to już nie jest program pilotażowy. Program polega na edukacji wojskowej studentów, składa się z dwóch modułów. W części teoretycznej 30 godzin realizowanych na uczelni po ukończeniu i zaliczeniu pozytywnie części teoretycznej. Ochotnik student składa wniosek o powołanie w trybie ochotniczym do ćwiczeń wojskowych i ma możliwość uczestniczenia w dwóch modułach w części praktycznej. W pierwszej części kończy, jeżeli ją ukończy oczywiście, kończy przysięgą wojskową i otrzymuje status szeregowego żołnierza rezerwy. Ma 2 dni przepustki, po 2 dniach wraca na kolejne szkolenie w ramach modułu drugiego, czyli modułu podoficerskiego. Oba moduły praktyczne trwają po 21 dni. W sumie po 42 dniach szkolenia praktycznego, 30 godzinach szkolenia teoretycznego, student staje się żołnierzem rezerwy. Co daje bycie żołnierzem rezerwy? Przede wszystkim daje przepustkę do zawodowej służby wojskowej. Żeby Państwo wiedzieli, mamy tylko 2 możliwości dostania się do zawodowej służby wojskowej. Albo poprzez służbę kandydacką, czyli przez uczelnie wojskowe. Po maturze młody człowiek składa papiery i stara się dostać do uczelni wojskowej, albo właśnie będąc żołnierzem rezerwy, staje do kwalifikacji wojskowej w uczelni wojskowej, w jednostce wojskowej. Po zakwalifikowaniu się dowódca występuje o powołanie go do zawodowej służby wojskowej. U nas na terenie, jak przypominam, to też informacja dla studentów z innych uczelni, na przykład Wydziału Zamiejscowego Uczelni z Włocławka, ponieważ w Legii Akademickiej mogą uczestniczyć studenci nie tylko studiów dziennych, mogą to uczestniczyć studiów i zaocznych, mężczyźni, kobiety, studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia. Na Podhalance jeszcze trwa nabór i zbieranie wniosków do trzeciej edycji tego programu. W grudniu tak naprawdę już podjęte zostaną ostateczne decyzje co do ilości, jakie będą na tej uczelni. Ale mówię, rekrutacją zajmuje się uczelnia. Także zapraszam do Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w celu złożenia tam wniosku do Legii Akademickiej. Czy Legia dotychczas cieszyła się dużym zainteresowaniem? Poprawiła się wśród studentów? Tak, proszę Państwa, ja mam takie dane, bo uczestniczyłem w Warszawie w podsumowaniu tych dwóch projektów, czyli pilotażowego programu i pierwszego. Ukończyło Legię Akademicką w sumie ponad 5 tysięcy studentów. 63 uczelnie przystąpiły do programu. To są naprawdę duże ilości.
tylu pozyskaliśmy żołnierzy rezerwy. I to w bardzo dobrych specjalnościach wojskowych. Przypominam, że biorąc z naszego terenu, ratownicy medyczni, pielęgniarki, mamy możliwość, mam też wiedzę, jak to jest w Krakowie, czyli studenci Akademii Górniczo-Hutniczej, informatycy. To są naprawdę bardzo ważne elementy, jeżeli chodzi o odtwarzanie zasobów żołnierzy rezerwy. Przypominam, zawieszenie zasadniczej służby wojskowej w 2008 roku spowodowało jednak kurczenie tych rezerw osobowych, a na pewno ich starzenie się, czasu nie zatrzymamy. Druga rzecz, nowoczesność dzisiejszych sił zbrojnych wymaga już specjalnych umiejętności, innych specjalności. Tworzenie wojsk cyberprzestrzeni. Potrzebujemy informatyków, matematyków, kryptologów. To właśnie wśród nich, wśród tych studentów, którzy ukończą Legię Akademicką, to są przyszłe kadry właśnie i zasoby rezerw osobowych. Czyli jednym słowem mówiąc, pobór do wojska, a studia to jedno z drugim się nie wyklucza, wręcz przeciwnie, a najlepszym przykładem tego jest Legia. Zresztą, to już też Państwu informowałem, Ministerstwo Obrony Narodowej nie stara się oderwać społeczeństwa od swojego życia zawodowego. Kto się decyduje zostać żołnierzem zawodowym, musi tą decyzję podjąć. Ale są też formy, jak właśnie Legia Akademicka, która wcale nie nakazuje, a wręcz nie pozwala. Nie chcemy tego, żeby studenci rezygnowali z studiów. My oczekujemy na nich po ukończeniu studiów. W określonych specjalnościach wojskowych, z określonymi umiejętnościami. I również terytorialna służba wojskowa. To nie ma polegać na tym, że odrywamy kogoś od dobrego, nie wiem, miejsca pracy, od swoich zamiłowań zawodowych. Nie. Chcemy, ażeby je uzupełnił poprzez na przykład przeszkolenie wojskowe. Szkolenie w ramach TSW, 16-dniowe, czy dla żołnierzy rezerwy osobodniowe, a potem raz w miesiącu, w weekend, naprawdę pozwala realizować się zawodowo, rodzinnie i dodatkowo szkolić się w ramach systemu obronnego państwa. Dziękuję. Dziękuję Państwu.